której uczęszczali przeważnie uczniowie szkoły średniej, którą Niemcy potem zamknęli. Nie było nauki w szkole. I ci ludzie ze szkoły średniej zamiast książki trzymali automat w ręku. Bo taka była potrzeba, bo tego wymagała Polska. Trzeba było walczyć o byt. Trzeba było walczyć o rodzinę, o kraj i o Polskę. I robił to właśnie porucznik Janicki. Dzisiaj żegnamy jednego z bohaterów, jednego człowieka, z którym pracowałem, o którym wszyscy mieli jak najlepsze opinie. Bo był człowiekiem honoru, proszę Państwa. Dziękujemy mu za to. Dziękujemy również rodzinie, że wychowała takiego obywatela, takiego człowieka. Cześć jego pamięci. Na znak żałoby zostały w całym Sochaczewie wywieszone flagi po podporuczniku Stanisławie Janickim, żołnierzu Armii Krajowej obwodu sochaczewskiego Skowronek. Podporucznik Stanisław Janicki rozpoczął swój szlak bojowy już we wrześniu 1939 roku. Walczył wtedy jako ochotnik. Następnie już w listopadzie złożył przysięgę wojskową i rozpoczął swoją działalność w konspiracji ZWZ, a później Armii Krajowej. Podczas okupacji ukończył tajną szkołę podchorążych piechoty ziemi sochaczewskiej. Został jej elewem w roku 1943. Następnie brał udział w bardzo wielu akcjach dywersyjnych, sabotażowych, a także bojowych. W roku 1943, dokładnie 26 maja 1943 roku, wykonał wyrok podziemnego sądu Armii Krajowej na pełniącym obowiązki Kreislandwirta Sochaczewa, Hermanie Forbichlerze, który znany był ze szczególnej nienawiści do Polaków, wydawał na nich wyroki. W związku z tym wielu polskich patriotów poniosło śmierć. Ten wyrok podporucznik Stanisław Janicki wykonał samodzielnie. Między innymi był uczestnikiem ataku związanego z akcją Taśma. Akcja ta odbyła się także w 1943 roku. Oddział Skowronka atakował wtedy strażnicę niemieckiej żandarmerii w Młodzieszynie. W wyniku tego ataku śmierć poniósł komendant żandarmerii Dering. Następnie podporucznik Janicki wraz z żołnierzami obwodu Skowronek wziął udział w Powstaniu Warszawskim, walczył w zgrupowaniu AK Campinos w batalionie sochaczewskim majora Korwina. Po zakończeniu działań na terenie Puszczy Campinoskiej wrócił na teren ziemi sochaczewskiej i tutaj do końca działań, do zajęcia tych terenów przez Armię Czerwoną walczył nadal jako żołnierz konspiracji Armii Krajowej. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęły się poszukiwania prowadzone przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Stanisław
Kaczyński musiał ukrywać się jeszcze przez kilka lat. Następnie działał od lat 70. w Zbowidzie i był ostatnim prezesem żołnierzy obwodu Skowronek. W 1991 roku wraz z innym żołnierzem konspiracji Skowronka, Henrykiem Zaczkowskim, napisał książkę Armia Krajowa na Ziemi Sochaczewskiej. Dzięki tej publikacji dzisiaj bardzo dużo wiemy na temat działalności konspiracji tutaj w Sochaczewie i jego najbliższych okolicach. W 1995 roku Stanisław Janicki został honorowym obywatelem miasta Sochaczewa.